Pamiętacie jeszcze Poppy Playtime? Tak, tą starą grę, o której zrobiłem 3 filmy na przestrzeni ostatniego miesiąca. Wiecie, co jest w niej ciekawego? Wszystko. A wiecie, co jest również ciekawe poza nią? Andy's Apple Farm. Czyli inny horror mniej więcej podobnego typu, który wyszedł w ostatnim czasie i jest tak ciekawy, że po prostu musimy się nim zająć. Bowiem przed wami kolejna gra typu FNAF, która nie jest FNAFem, która opowiada mroczną historię z lat 80. dotyczącej mrocznej gry wideo, rodzinnych zawiłości, morderstwa, zaginionego dziecka, demonów, a także transferu dusz i wielu, wielu innych rzeczy. I o tym w dzisiejszym filmie. Cześć, jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym wyjaśnimy sobie fabułę Andy's Apple Farm. Lecz czym zaczniemy, tak jak obiecałem w poprzednim filmie, 3 koła like pod tamtym filmem, a ja zakładam myckę na dzisiejszym filmie, no to macie zakładanie czapeczki na dzisiejszym filmie. Enjoy! Tak jest, mycki i czapeczki są kozak, wszyscy bardzo dobrze to wiemy. Szczególnie taka żółta pod kolor kurteczki, jak ja mam. Hehe. Jeżeli pod tym materiałem pojawi się 2,5 koła kciuków w górę, to ja w kolejnym filmie pokazuję wam krzyk pterodaktyla. Tak jest, nie przesłyszeliście się. Poza tym koniecznie zostaw suba, ponieważ dobijamy 100 tysięcy widzów do końca tego roku. Koniecznie musisz to zrobić, poprawmy tę statystykę. Musisz, mordo, inaczej nie przejdziesz dalej, nie obejrzysz tego filmu. Zatem, skoro formalności mamy za sobą, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść wyjaśnieniu fabuły Andy's Apple Farm. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Andy's Apple Farm, pomyślałem: hej, przecież to jest Happy Happy. Nic bardziej mylnego, bowiem historia zaprezentowana w Andy's Apple Farm nie ma praktycznie nic wspólnego ze starym, dobrym Happy Happy, poza tym, że w obu przypadkach główną postacią jest jabłko. Raczej Andy's Apple Farm bardziej czerpie z minigier FNAF-a od dwójki wzwyż, minimalnie z dziebko z FNAF World'a, oraz co dziwne, wyczuwam inspirację lśnieniem. Pewnie znajdzie się też nawiązanie do Happy Wheelsów, Cyberpunka czy Wiedźmina 8. I znając życie, to nie koniec. Jednak na tym etapie wiemy, iż to naprawdę dużo ciekawsza produkcja od takiego Poppy Playtime. Andy's Apple Farm zdaje mi się być znacznie głębszą i lepiej zaplanowaną produkcją od takiego Poppy Playtime, tylko że obie produkcje, poza tym, że są horrorami, są zupełnie inne i raczej są kierowane do innej grupy odbiorców. Do mnie przynajmniej Andy trafia bardziej. A dlaczego? Moi drodzy, czas się przekonać. Lecz jeszcze nim przejdziemy dalej, chciałbym w tym miejscu od razu zaznaczyć, iż materiał ten jest oparty jeszcze na wersji gry 1.4, czyli zdaje się, że najświeższej wersji gry, ale nie jestem pewien w 100%. Patrząc na to, iż dopiero co gra pojawiła się na Steamie, albo miejsce miała aktualizacja steamowej wersji do, załóżmy, 1.5 czy coś, chcę tylko stwierdzić, iż jeżeli jesteś widzem, który ogląda ten film, załóżmy, pół roku po jego wydaniu, no to musisz wiedzieć, że zapewne w tamtej wersji przyszłości, w tamtym świecie, z pewnością istnieje druga część tego materiału, która mówi co nieco więcej na temat przyszłych wersji tej gry. Póki co jestem człowiekiem z przeszłości i omawiam wersję 1.4, czyli wersję teraźniejszą. Zaczynajmy. Zatem grę rozpoczynamy od usłyszenia informacji od niejakiego Tomasa Eastwooda, będącego twórcą gry Andy's Apple Farm, która na tym etapie jest dopiero w trzeciej wersji bety, a my jesteśmy beta testerem, który ma właśnie tę betę przetestować. Dla tych kilku osób, które nie wiedzą, czym do końca jest beta gry, jest to bowiem wersja gry na już bardzo zaawansowanym etapie rozwoju, niemniej cały czas jest w fazie produkcji. Nie jest to jeszcze jej ostateczna wersja, a coś na wzór: jedź 20 km prosto, a potem 30 w lewo i dotrzesz do ostatecznej wersji gry. Chyba zrozumieliście, o co mi chodzi. Niemniej wróćmy do tematu i bądźmy lekko poważniejsi. Zatem wracając, wcielamy się w beta testera gry Andy's Apple Farm, której beta, wersja 3, została wydana w 1983 roku przez Eastwood Games.
Nazewnictwo firmy wzięło się od jej twórcy, Thomasa Eastwooda, którego głos słyszymy na samym początku przygody. I już w tym momencie czeka na nas kilka easter eggów, które musimy sobie omówić, ponieważ później będziemy lepić z nich teorię, a już na samym początku mamy ich aż dwa. A przygotujcie się na to, iż gra jest nimi totalnie wypełniona, więc prawdopodobnie mniej więcej co chwilę będziemy zatrzymywać się, by przeanalizować jakiś tam kawałek fabuły. Zatem już podczas obcowania z menu opcji gry jesteśmy w stanie, wiecie, podświetlić całość. I wówczas zobaczymy tego miłego jegomościa spoglądającego na nas zza ekranu. Wygląda to trochę na menu każdego FNAF-a, tylko że ciemne. Tak naprawdę jest to tytułowy Andy, tylko że jest to jego mroczna wersja. Spoglądająca w naszą stronę z ciemności. Następnie w trakcie rozpoczynania przygody gracz może zauważyć, iż poza zupełnie nowym blikiem zapisu istnieje jeszcze jeden, tylko że już nie pozostawiony przez samego gracza. Więc siłą rzeczy ktoś był tutaj przed nami. Pytanie tylko, kto? Jeżeli spróbujemy wejść w drugi plik zapisu pozostawiony przez nieznaną nam osobę, nic się nie stanie, natomiast czasem, kiedy będziemy cały czas starać się nachalnie wejść w drugi plik zapisu, gra skraszuje się, twój Windows także i generalnie kompyk do wymiany, a tak naprawdę to nie, jest to easter egg zawarty w grze. Po jego podświetleniu zobaczymy demoniczną twarz niejakiego Thomasa Eastwooda. Niemniej wyjdźmy stąd, czas rozpocząć prawdziwą zabawę. Hi, I'm Andy the Apple. Welcome to my apple farm. To move around, just press the arrow keys on your keyboard. You can talk with others by pressing the space bar. Let's go see how everyone is doing today. Zatem dostajemy się na farmę Andiego i po chwili główny bohater spotyka czwórkę swoich przyjaciół. Felixa, Margaret, Melody i Klausa. U każdego z nich będzie musiał rozwiązać pewną zagadkę, która sprowadza się do prostej... Nie prostej, minigry. A dlaczego? Bowiem przyjaciele zebrali klucz do domu Andiego, a ten, żeby go odzyskać, musi rozwiązać cztery zagadki. Jak nie trudno się domyślić, każda minigra jest przypisana konkretnej postaci. Z czego na sam początek robimy minigry w dowolnej kolejności dla Margaret, Felixa i Melody. Po ukończeniu tych trzech minigier otrzymamy ostateczną u Klausa. I tak pięknie, zgarliście, każda z nich posiada swoje własne, mroczne sekrety. Czas się nimi zająć. Zatem pierwszy z nich tyczy się każdej z minigier i w zasadzie możemy odnaleźć go dokładnie w tym samym miejscu. Natomiast haczyk jest w tym, iż jego występowanie zależy od tego, którą z gier zaczniemy jako pierwszą. Ponieważ mamy w tym kompletnie wolną rękę. Zatem jeśli rozpoczniemy od minigierki Felixa i powrócimy na strefę piknikową, otrzymamy ukrytą, tajną wiadomość. On utonął tego dnia, na samym dnie jeziora. Nie mogła go uratować, to nie było jej wina. To nie była jej wina. Natomiast jeżeli pierwszą grą w kolejności będzie minigra z Margaret, wiadomość zmieni się i wówczas będzie prezentować się następująco. Czas miał być radosny. Ale ona mogła poczuć, jak jej skóra się łuszczy. Ostatnia wiadomość tego typu pojawi się, jeżeli pierwszą minigrą w kolejności będzie ta od Melody. Wówczas wiadomość ta będzie brzmieć niczym... Ona nie zniknęła. Ona wciąż tu jest. Ona chce, byś nas uwolnił. Proszę, uwolnij nas. Proszę, uwolnij nas. Po otrzymaniu każdej z tych wiadomości gra skraszuje się i wówczas otrzymamy ekran z tekstem informujący, iż wystąpiła nieprawidłowość, a gra prosi o naciśnięcie escape'u. I niby wszystko jasne, prawda? Nie, w tej grze nic nie jest jasne. Jeżeli w tym właśnie momencie poczekamy odpowiednią ilość czasu, otrzymamy sekretną wiadomość audio, która dzieli się na kilka segmentów i będzie ona niezwykle istotna w przyszłości. Zatem pierwszym segmentem tej bardzo długiej wiadomości jest odgłos jazdy samochodem po bardzo zatłoczonej drodze. Kolejnym segmentem wiadomości są odgłosy powolnego chodzenia po śniegu. Kolejną częścią są przytłumione odgłosy ludzi rozmawiających we wnętrzu domu.
Następna część prezentuje odgłosy pisania na klawiaturze. W kolejnej słyszymy rozlewanie jakiegoś płynu, a także odpalanie zapalniczki. Zatem owym płynem z całą pewnością jest benzyna. Kolejnym segmentem jest znacznie szybszy chód, wręcz bieg po śniegu. Natomiast siódmym, ostatnim jest powolny odgłos rozchodzenia się ognia. Więc przeanalizujmy to wszystko. Zatem jak mniemam, mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś przyjechał do domu oddalonego o dużą odległość od miasta. Następnie włamał się do środka, zrobił coś ważnego na komputerze, następnie podpalił wszystko i odszedł. Ale czy jest coś dalej? Jeszcze jak. Przejdźmy teraz do zawartości samych minigierek, rozpoczynając od minigierki, a jakże, Felixa. Basically polega ona na tym, na czym polegał Cat Goes Fishing czy coś. Siedzimy na brzegu i łowimy rybkę, uważając, by nie złowić bucika. I pierwszy mroczny, głębszy sekret właśnie w tej minigierce możemy odnaleźć już na samym jej początku, kiedy zwyczajnie odrzucimy propozycję Felixa. I don't think you heard me right. Para mrocznych, bardzo realistycznych oczu wpatrujących się wprost na nas. Póki co nie ma to najmniejszego sensu, ale będzie miało pod koniec tego materiału. Natomiast jeżeli przystaniemy na propozycję Felixa i złowimy 3 ryby, wówczas w jeziorze pojawi się ciało chłopca. Tak, musimy je złowić i właśnie w tym momencie, w zależności od tego co zrobimy teraz, otrzymamy różne rezultaty. Bowiem jeżeli wyłowimy ciało i przyniesiemy je Felixowi, pojawi się ta scena. A search is underway for a child who fell off a rowboat and never resurfaced Thursday evening. According to the Pumpkin County Sheriff's Office, deputies responded to the scene yesterday, November 14. The victim, a 10-year-old male, and his sister fell off a rowboat late at night. The girl returned home safely, however, the young boy has not been found as of yet. Yet. Chyba nie muszę tutaj nic dodawać. Wątek 10-letniego chłopca, który zaginął, należy do jednych z najważniejszych w całej grze. I zapamiętajcie go, bo to wróci niejednokrotnie. Minigra posiada także drugiego easter egga, którego odblokujemy, jeżeli przetransportujemy ciało wzdłuż brzegu na prawo. Ale to nie była jej wina. Następną minigrą jest ta u Margaret i jest ona naprawdę prosta. Polega ona na sortowaniu owoców we właściwych pojemnikach. Natomiast jeżeli kompletnie zignorujemy wszystko, co jest tutaj nam nakazane i przesuniemy kursor na samą górę, otrzymamy całkiem interesującą scenkę. Otrzymujemy wiadomość mówiącą: ty dokładnie wiesz, co zrobiłeś. A także obraz póki co niezidentyfikowanej kobiety. To przeniesie nas do zdjęcia rodzinnego, zrobionego w Wigilię 1981 roku. Jak mówi zamieszczona tutaj wiadomość, były to ostatnie święta, jakie rodzina spędziła razem. Następnie muzyka zniekształca się, a zdjęcie zamienia się w to zrobione w Wigilię 1982 roku. Cała rodzina nie żyje. Wątek rodziny także jest bardzo ważny dla tej historii, a minigra z Margaret ma jeszcze kilka odniesień właśnie do niego. Bowiem kolejny sekret w niej obecny jesteśmy w stanie otrzymać
kiedy pomyślnie ukończymy minigrę, a Margaret nam podziękuje. Wówczas musimy wstukać kilkukrotnie spacją, a następnie otrzymamy taką scenę. Zachowujesz się, jakby nic się nie wydarzyło. Czy w ogóle obchodzi cię to, co się stało? Chyba żartujesz. To nie była jej wina. To był wypadek. Nie mieliśmy na to wpływu. My nie mieliśmy na to wpływu, ale ona... Ona była dokładnie tam. Dlaczego go nie uratowała? Thomas, ona była przerażona. Nie możesz jej za to winić. Dlaczego nie? Zamknij się. Po prostu, cholera, zamknij się. Nie pozwolę ci obwiniać jej za to, co się wydarzyło. Wyjdź. Po prostu wyjdź, Thomas. Pójdź do baru i napij się czy coś. Jesteś ten dobry. Następnie kobieta zamienia się w postać Margaret. Kilka słów analizy. Thomas Eastwood jest w rzeczywistości mężczyzną, którego tu widzimy. Jednocześnie jest to ojciec zaginionego dziesięciolatka. Obwinia swoją córkę za zaginięcie syna, która właśnie tego feralnego dnia była z nim na łódce. Obwinia ją, niemniej to nie była jej wina. Mężczyzna kłóci się ze swoją żoną, która w wyniku kłótni wyrzuca go z domu. Ostatnia minigra, ta u Melody, posiada również sekret i jest on naprawdę łatwy do zdobycia. Wystarczy ukończyć grę pomyślnie za drugim czy trzecim razem. Andy pojawia się w zaśnieżonym miejscu, następnie podchodzi pod pewien dom, jak się okazuje, są święta. Udaje mu się podsłuchać rozmowę matki i córki. Izabela, co się stało? Po prostu nie jest tak samo. To nie jest to samo bez nich. Hej, to nie twoja wina. Nie, ja wiem, że to moja wina, to wszystko to moja wina. Nie, nie Bella, ty byłaś bardzo... To przeze mnie tata odszedł. To przeze mnie Louis zaginął. Chciałbym tylko, aby nasza rodzina była znowu razem, ale nie mam na to wpływu. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Następnie Andy wchodzi do środka, by zdać sobie sprawę, iż dom jest kompletnie spalony. Po chwili jesteśmy świadkami kilku przerażających scen ukazujących pożar. I to jeszcze nie koniec. Jeżeli tuż po zespawnowaniu się w tym miejscu pójdziemy w prawo zamiast prosto, odnajdziemy samochód. Jeżeli wejdziemy do środka, usłyszymy nagranie pochodzące z 13 kwietnia 1982 roku. Cool. Hey Kim, you wanna see this? She seems busy. Anyways, I've been experimenting with a lot of cool technology recently. A lot of the video games have been putting together haven't really been accepted by a lot of the publishers, so I was like, I need to do something really cool with this next one. So here's the first version of the new game I'm working on. I'm calling it Apple Acres for now, but I'm still working on the title. This game features all sorts of new technology that I've been working on. It has something called a cinema screen type monitor, so I feel like it'd be more immersive like movies. And on top of that, I've even allocated a lot of memory to adding fully cartoon characters during cutscenes. There's no way this one can't do well. Can't afford to have another flop. I've also been thinking about some other types of technology to make the characters a bit more lifelike. I don't know. It's not very... Poddaństwo analizie, samochód należy do Thomasa. To Thomas przyszedł do domu, do swojego starego domu rodzinnego, z którego został wyrzucony. Przyszedł tam w Wigilię 1982 roku. I to on jest odpowiedzialny za pożar domu. To przez niego cała rodzina nie żyje. Niemniej spokojnie znajdziemy jeszcze kilka istotnych poszlak względem tego. Ostatnią minigrą w grze jest ta z Klausem. I ona również jest wypchana istotnymi sekretami. Pierwszy z nich odnajdziemy, jeżeli skierujemy kursor w prawy dolny róg. Wówczas akcja przeniesie się do scenki mającej miejsce w barze. Będziemy wówczas świadkami rozmowy między Thomasem a jego przyjacielem Arturem. Hej, Artur. Tak, stary, co tam? Czy sprawdzałeś tak, jak ci powiedziałem? Oczywiście. Więc jak się mają? Mają się świetnie. Właśnie przygotowują się do świąt. Tęsknię za świętami, to były jego ulubione. Ale jednak nie zbliżyłeś się do Cameron, prawda?
Oczywiście, że nie. Dlaczego tak pomyślałeś? Znasz mnie, ja za bardzo się martwię. Nie chciałbym być najlepszym przyjacielem z kłamcą, prawda? Nie jesteś kłamcą, prawda? Nie jesteś kłamcą, prawda? Oczywiście minigra posiada także swój drugi, znacznie mroczniejszy sekret, który otrzymamy, jeżeli ukończymy ją pomyślnie, a następnie klikniemy na awatar Klausa. Yes, that's it. I spy with my little eye something. Precise. Klaus przenosi się w miejsce domu. Dom jest spalony. Tak, jest to dom rodziny Thomasa. Po chwili Klaus zaczyna uciekać przed Andym, uzbrojonym w siekierę. Gdzie oni są, Artur? Ja nie wiem. Odłóż siekierę, co ty robisz? Jestem zmęczony twoimi kłamstwami. Thomas, przestań. Zabiłeś ich. O Boże. Co ja zrobiłem? To było naprawdę mocne i myślę, że póki co raczej nie wymaga to ode mnie głębszej analizy czy wyjaśnienia, bo chyba wy, zszokowani teraz tym, co przed chwilą zobaczyliście, dobrze wiecie, co się wydarzyło, a do dokładniejszej analizy przejdziemy trochę później, lecz teraz czas zająć się pozostałymi sekretami, które jeszcze bardziej pomogą nam w wyjaśnieniu tej fabuły. Jeżeli w strefie piknikowej zejdziemy w pewne miejsce, a następnie zrobimy to, co teraz widzicie, nie wiem jak to wyjaśnić, dostaniemy się tutaj. Jest to całkiem ciekawe i dość mroczne miejsce. Na etapie przechodzenia przez nie spotykamy wersję każdej z postaci, które spotykamy na przestrzeni zabawy. Wszystkie są jakieś powykręcane, niecodzienne, nienormalne. Lecz kiedy już przeprawimy się przez to miejsce, dotrzemy na brzeg jeziora, a tam znajdziemy płaczącą dziewczynkę w łodzi. Przepraszam, nie chciałam, to nie moja wina. Co powiedzą mama i tata? Przepraszam, Louis, przepraszam, ja nie chciałam. Przepraszam. Następnie na ekranie pojawią się obrazki wody, a także zniekształcony obraz Andy'ego. W tle będzie słyszalny dziwny dźwięk, który po zwolnieniu da następujący rezultat. Ja nie wiem, co to oznacza. Absolutnie. To nie ma żadnego kontekstu. Być może kiedyś się dowiemy. Nie wiem. Natomiast wracając do wątku głównego. Jeżeli ukończymy już wszystkie gry i odnajdziemy wszelkie bonusowe naklejki, zobaczymy następującą scenę. So where are my keys? Oh, they're just in there. In there? Yep, just go right through that door. It's kind of dark, isn't it? Just go right ahead. Don't be scared. Yeah, just go get your keys. Well, if you guys say so. Hey, guys. I can't see anything here. How am I supposed to find my keys? Guys? Hey, wait, no! Let me out of here! Oh, boy. I'm gonna have to find the light. It sure is dark in here. Tak, nasi wielebni przyjaciele zamykają nas w stodole. Ale głupie. Ale spokojnie, ma to swoje drugie dno, do którego przejdziemy trochę później. Będąc już w stodole, jesteśmy w stanie odnaleźć kilka bardzo, bardzo istotnych sekretów dla całej gry. Między innymi znajdziemy tutaj zdjęcie niejakiego Artura Kinga, który zmarł w Wigilię 1982 roku.
Krótko po zobaczeniu zdjęcia, w bardzo szybkim tempie, zobaczymy model Klausa. Znajdziemy także zdjęcie Cameron Eastwood, która również zmarła w Wigilię 1982 roku. Wówczas zobaczymy choinkę. Zobaczymy tu również zdjęcie Thomasa Eastwooda, który zmarł 17 marca 1983 roku. Zobaczymy tu także przerażającą sekwencję z Louisem Eastwoodem. Tutaj nie znalazła się żadna data śmierci, jedynie data zaginięcia. 14 października 1982 roku. Czyżby więc, jeżeli policjanci nie odnaleźli ciała, czy Louis Eastwood tak naprawdę przeżył i jedynie zaginął, został przez coś lub przez kogoś zabrany? To brzmi ciekawie. Istnieje tu również easter egg związany z pewną, jak mniemam, reklamą starego systemu do gier, a także gry, która na owym systemie hula jak marzenie. Czyli Andy's Apple Farm. Przyszłość jest z nami. Przedstawiamy wam przenośny komputer z kinowym ekranem autorstwa Eastwood Games. Ten przenośny komputer ma szerszy ekran od standardowego monitora. Jest również w stanie odpalić mnóstwo gier. Zestaw przenośny komputer z kinowym ekranem posiada komputer, klawiaturę, a także zupełnie nową grę Andy's Apple Farm. Ostatnim sekretem tutaj jest kod binarny. Ogólnie na przestrzeni gry pojawia się kilka kodów tego typu, niemniej ja jestem kompletnie kijowy w tych sprawach, więc nie przetłumaczę tego, nie mam jak, nie potrafię. Być może ktoś z was jest ekspertem właśnie w tym, albo chociaż potrafi to przetłumaczyć. Jeżeli tak, śmiało piszcie do mnie, ewentualnie piszcie o tym w komentarzach na dole. W ostatnich chwilach gry poznajmy postać niejakiego Pita Dyni. Who are you? I'm Peter the Pumpkin. Nice to meet ya. Wait, how long have you been in here? That doesn't matter. You want to play a game of tag? No, I'm just looking for my keys. Sounds great. Let's play. Just this way, to the haystack maze. Wait, who even are you? Teraz musimy grać z nim w berka. Naszym zadaniem jest złapać Pita. Jeżeli już to zrobimy, otrzymamy następującą wiadomość. Ja tylko chciałem zobaczyć moją rodzinę raz jeszcze. Wiedziałem, że to co robiłem było ryzykowne. Nie chcę, żeby to wszystko poszło w tym kierunku. Uwolnij nas. Uratuj nas. Pomóż nam. Oczywiście istnieje tutaj jeszcze inna kompletnie inna droga do otrzymania sekretu, a oto i on. Mogę to zobaczyć, to śledziło mnie. Myślę, że to mnie obserwuje. Ale to nie ma oczu. Ostateczna rozgrywka w grze miejsce ma w kompletnej ciemności. Tym razem ponownie gramy w berka z Piotrusiem, tyle że tym razem musimy mu uciec. To my uciekamy, a on nas łapie. Jeżeli nam się uda, przedostaniemy się do bardzo ciekawej sekwencji, która kończy grę, a jednocześnie przedstawia wszystkie dowody, które zawarłem w tym filmie. Powinienem wiedzieć, w co się wpakowałem. To moja wina. Ty, po drugiej stronie, ty możesz mi pomóc. Uratuj mnie. Uratuj nas.
Zatem, wow, mamy wszystko. Całość. Cała wersja 1.4 jest za nami i znając życie, przyszłe update'y mogą znacznie naszą teorię pokomplikować. Lecz najpierw wysłuchajcie tego, co mam do powiedzenia w kwestii całej historii. Oto, co prawdopodobnie wydarzyło się na przestrzeni historii Andy's Apple Farm. Zatem wszystko zaczęło się od spokojnego życia rodziny Eastwoodów, składającej się z ojca, Thomasa Eastwooda, jego żony, a także matki ich dzieci, Cameron Eastwood, córki, Isabel Eastwood, a także ich syna, Louisa Eastwooda. Thomas był producentem gier, niemniej każdy jego projekt nie był żadnym sukcesem. Niemniej w międzyczasie gość pracował nad projektem pod tytułem Apple Acres, którego tytuł koniec końców został przemieniony na Andy's Apple Farm. Projekt był mega ambitny, ponieważ Thomas zainwestował jednocześnie w produkcję zupełnie nowego komputera, specjalnie z myślą o Andy's Apple Farm. Jednocześnie Thomas miał swojego przyjaciela, Artura Kinga. Rodzina wiodła spokojne, miłe życie, aż do czasu. Do 14 października 1982 roku, kiedy to dzieci Thomasa w trakcie wyprawy łódką po okolicznym jeziorze, jego syn Louis wpadł do wody i zatonął. Lecz co najmroczniejsze w tym wszystkim, tragedia ta nie była przypadkiem. Tak naprawdę jej sprawcą był ktoś. Na ten moment jeszcze nie wiadomo kto. Isabel, widząc tragedię, jednocześnie wiedząc, że nie pomogła bratu, zaczyna obarczać siebie winą za to, co się wydarzyło. Ciała chłopca nigdy nie odnaleziono, a rodzina poczęła się rozpadać. Z powodu ciągłych kłótni i nieodpowiedniego zachowania Thomasa, ten zostaje wyrzucony przez swoją żonę z domu. Zdaje się, że mniej więcej w tym czasie, jeszcze przed Wigilią 1982 roku, bądź nawet wcześniej, Thomas począł myśleć o zupełnie nowej, przełomowej technologii, która miała za zadanie uczynić postaci w grze bardziej ludzkimi. W tym samym czasie również Thomas nawiązał kontakt z mroczną siłą, demonem. Właśnie tym odpowiedzialnym za tragedię, który od tego czasu sterował Thomasem. Ten poprosił swojego przyjaciela Artura o to, by ten przyglądał się jego rodzinie, by sprawdzał, czy wszystko w porządku i jak się czują po jego odejściu. Niemniej Artur i Cameron zbliżyli się do siebie i między nim doszło do romansu. Thomas dowiedział się o wszystkim, a demon wewnątrz niego nakazał mu przyjść do swojego starego domu i zakończyć to wszystko w Wigilię roku 1982. Thomas po przyjściu do domu usiadł do swojego komputera i prawdopodobnie zaimplementował wymyśloną przez siebie technologię, która miała jakieś podłoże paranormalne. Następnie podpalił dom, sprawiając śmierć swojej żonie i córce, a następnie zamordował siekierą swojego najlepszego przyjaciela, Artura. Następnie demon uszedł z jego ciała, a ten zdał sobie sprawę z tego, co tak naprawdę zrobił. Następnie prawdopodobnie jedną z ostatnich rzeczy, które zrobił przed śmiercią, była myśl o swoim ostatecznym projekcie. Rozpoczął beta testy i wówczas nagrał wiadomość, którą słyszymy na samym początku gry. Następnie odszedł 17 marca 1983 roku. Dusza, jak i jego, tak i całej jego rodziny oraz Artura, znalazła się w samej grze za pomocą jego technologii, o której wspomniałem wcześniej. Niestety nie znamy jej szczegółów, prawdopodobnie dowiemy się o nich wkrótce. Tak oto Artur stał się Klausem, Cameron stała się Margaret, Isabel stała się Melody, Louis stał się Felixem, a Thomas stał się Andym. Teraz dusze proszą ciebie, jako beta testera gry, o uwolnienie ich z tej mrocznej pułapki. Dusze chcą być wolne, chcą odejść, a ty jesteś tym, który im w tym pomoże. Jednocześnie nie jesteś pierwszy, bowiem przed tobą znalazła się jeszcze jedna osoba. Jeszcze jeden beta tester, który pozostawił po sobie drugi save. I moim zdaniem jest to osoba imieniem Logan Eastwood, a to wszystko dlatego, iż na YouTubie znajduje się kanał Logan Eastwood właśnie. I kanał ten oparty jest o Andy's Apple Farm bardzo mocno. Nawet znajduje się tutaj pewna cutscenka związana z nocą wigilijną roku 1982, kiedy to opętany Thomas przyszedł po swoją rodzinę. Co zdarzy się dalej w tej historii, zobaczymy. Póki co mogę stwierdzić, iż gra jest naprawdę bardzo interesująca i z pewnością kiedyś, za jakieś pół roku może, sobie z pewnością do niej wrócimy. Historia jest mega ciekawa, mega wielowątkowa i szczerze podoba mi się nawet bardziej od tej zaprezentowanej w Poppy Playtime, chociaż gameplay Poppy właśnie podobał mi się bardziej. I tak jak na początku tego filmu stwierdziłem, iż Andy's Apple Farm przewyższa Poppy Playtime, tak teraz stwierdzę, iż są to gry mniej więcej równe.
A wy co sądzicie o tej produkcji? Dajcie koniecznie znać w komentarzach na dole. Tymczasem moi drodzy, to już tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Ja oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za jego oglądanie. Jeżeli ten film ci się spodobał, strzel pod link kciuka w górę. Pamiętajcie, 2500 like pod tym filmem, a ja pokażę wam krzyk pterodaktyla. Tak jest, prawdziwe archiwalne nagranie jednego w swoim rodzaju krzyku pterodaktyla. Zobaczycie wy na tym materiale. Koniecznie również zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, jak jesteś tutaj nowy. Dobijemy 100 tysięcy widzów do końca tego roku, jesteśmy coraz bliżej. Padaj także na mojego Discorda, Instagrama i całą resztę. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Tymczasem moi drodzy, to już tyle ode mnie w dzisiejszym filmie. Ja kłaniam się nisko, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, mówi do was Mondar. I pamiętajcie, by nosić myckę, bo mrozy nadchodzą. Trzymajcie się, cześć!